Badanie piersi jest bardzo istotnym badaniem, które powinno być prowadzone zarówno w gabinecie lekarza, u którego odwiedza pacjentka, jak i przez pacjentkę jako samo badanie. Jest to badanie, które pozwala na wykrycie czy też wykluczenie istnienia procesu jakiegoś nowotworowego, przy czym niekoniecznie musi to być od razu guz złośliwy, czyli rak piersi. Ale jeżeli takie badanie jest wykonywane, to może on być wykryty na bardzo wczesnym etapie, który pozwala na skuteczne bardzo leczenie. Też trzeba pamiętać, że 90% guzów piersi to są guzy łagodne. Tym niemniej, żeby to zróżnicować, żeby stwierdzić, co należy zrobić, dalej po wykryciu przez pacjentkę istnienia guzka w piersi, my możemy zrobić badanie ultrasonograficzne, czy skierować pacjentkę na mamografię, czy wykonać biopsję tego guzka i dalej pokierować, bo w większości nie wymaga to żadnego leczenia.